No dobra, coraz trochę was przybywa. Będziemy teraz jakoś zaczynać gadać na temat webinaru. Ja się zastanawiam, co was zainspirowało, żeby tu być. Czy macie jakieś życzenia? Czy macie jakieś nadzieje? Co sprawiło, że postanowiliście zainwestować te piękne 1,5 godziny poniedziałkowe w to, żeby tu dzisiaj z nami w naszym być. W towarzystwie, tak. I towarzystwie tematu człowieczeństwa bliskości. I piszcie na czacie. Czego potrzebujecie? Na co macie ochotę? Tak, my mamy jakiś pomysł i prezentację i w ogóle, ale tak jak to właśnie zawsze na naszych webinarach jest, bardzo lubimy być z wami w kontakcie i jakoś się wspólnie rozmawiać. Ciekawość tematu, poza tym lubię was słuchać. O, dzięki. Mamy nadzieję, że dzisiaj też będziemy. My też lubimy z wami rozmawiać. Myślę, że to pomaga w tej sprawie. Co was tu przyciągnęło? Uczenia się, zaopiekowania się sobą, tak jak robię to wobec innych. Dzisiaj będziemy trochę mówić też o relacjach z innymi. Webinar, który będzie za tydzień, będzie bardzo, bardzo o relacji ze sobą. Tak, będzie o tym, jak budować relacje ze sobą. I co to jest, co to znaczy. Więc Beata, szczególnie ciebie, ale nie tylko, zapraszamy was za tydzień o 20 o tej samej porze. I od razu wam powiem, że jak się zarejestrowaliście na ten webinar, to informacje o tym przyszłotygodniowym razem z linkiem też dostaniecie. Czyli już od razu. Już od razu, więc te osoby zarejestrowane na człowieczeństwo bliskości są od razu zarejestrowane na webinar o budowaniu relacji ze sobą. Tak, chcemy też powiedzieć, że powodem, takim pretekstem do tego, że robimy ten webinar dzisiejszy i ten za tydzień, jest to, że wymyśliłyśmy i zaplanowałyśmy, jakie webinary będziemy robić w przyszłym roku przez cały rok. Tak. I mamy już 12 tematów na 12 miesięcy i chcemy wam dzisiaj trochę o tym opowiedzieć. Chcemy was zaprosić do tego, żebyście do nas dołączali na cały rok. To nam pomoże spokojnie robić swoją pracę. I już mieć tak, jakoś tak się nie, wiecie... mieć taką pewność, że jest taka grupa, z którą będziemy mogły gadać bez comiesięcznego, wiecie, zwoływania od nowa tej grupy, chociaż taka opcja, żeby dołączać na konkretne tematy co miesiąc, tak jak to było do tej pory, nadal będzie. I fajnie, że już tu piszecie o tym, co was tutaj przywiodło. Oprócz tego, że nas lubicie. I że posiedzieć przy swoim. To jest słodkie słyszeć, tak. Jestem ciekawa, czy będzie resonant healing. Będzie? Dzisiaj nie. Okej. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, słyszymy dzieci. O, już. Kaczka czuwa. Tak, tak. Kocham RB, już od jakiegoś czasu słyszę, że dorośli potrzebują doświadczać takiego traktowania, żeby móc tak traktować dzieci. I jestem ciekawa, czy to jest to. Myślimy, że to jest to, chociaż myślimy, że powodem, żeby siebie i innych dorosłych traktować podobnie jak dzieci, a przynajmniej jakoś w tym samym duchu, niekoniecznie jest tylko to, żeby tak traktować dzieci, ale też jakoś myślę sobie, że ma to dla nas wartość tak. W sobie. Znaczy dla mnie takim odkryciem, jakby ja bez chyba, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje, bo innego życia nie miałam, ale... Patrząc na swoją drogę i jak ja się znalazłam tutaj i jak ja wpadłam na słowa człowieczeństwo bliskości, to właśnie tropem dzieci i tego, jaką relację z moimi dziećmi chciałam budować. Więc trochę taką okrążną drogą, chociaż może nie wcale, chęć zgłębiania rodzicielstwa bliskości i uczenie się rodzicielstwa bliskości przyprowadziło mnie do takiego miejsca, gdzie sobie pomyślałam, no kurczę, chciałabym człowieczeństwa bliskości. Co z dorosłymi? Dobra, to teraz może zrobimy tak, zobaczę share. Tak.
Share screen. I tutaj. Tutaj. Nasza piękna, kolorowa prezentacja. Tak, wybierzemy. Ciekawa jestem, jaką drogą wy... No, ciekawe, czy też po drodze dzieci. Ciekawa jestem, teraz chciałabym tak zrobić, żebyśmy widzieli czat. Też czat. To tutaj, zobacz, jak naciśniesz. Tak, to on się pojawi. Widzieć czat, to widziałabyśmy, co piszecie. No, a? Nie? Pamiętasz, ja człowieczeństwo tak bliskości miałam. Też jest jakoś związane. O, hello! To pozdrawiamy naszą znajomą Agę, która nas 2 albo 3 tygodnie temu gościła w Düsseldorfie. I cieszymy się, że jest z nami. Ciekawa jestem, czy ja to mi się czy uda. Ten czat, czy trzeba będzie się zalogować przez telefon i będziemy może czytać. Ja nie wiem, ja ostatnio też tak właśnie miałam, że chociaż w pewnym momencie to się zmieni. Poczekaj, a jak zrobię full screen? No. No, nie wiem, czemu on tak robi. No dobra. Dobra, Katko, wyślij mi linka do tego webinaru i mnie wpuścisz, to i będziemy widzieć czat na tym. Dobra, na ale ja myślę, że teraz zanim to... Z tym czatem, to trochę to możemy się i tak przełączyć. To... O, i tam te... O, tam więcej! Czekaj, więcej co tam ludzi. Był? Więcej ludzi. Dobra, koniec. Poopowiadamy o tym właśnie skąd my. Tak. Skąd taki pomysł? Trochę ty już zaczęłaś? Ja trochę zaczęłam, bo ja pamiętam, że byłam na rodzicielstwie, na kursie Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów, które organizowałeś ty z Gosią Stańczyk. Bardzo czekałam na taką swoją... na taką edycję, na którą będę mogła dołączyć. I pamiętam, że było rodzicielstwo bliskości i tak jakoś mi przyszło do głowy to człowieczeństwo bliskości. I ja jakoś kojarzę, że stąd. Mhm. Ja mam taką myśl, że jak patrzyłam na jakąś taką historię tego, co się działo w moim życiu i w pracy, to najpierw nasza praca polegała na tym, moja i ludzi, z którymi pracowałam, że opowiadałyśmy o tym, jak to z dziećmi jest i czego dzieci potrzebują i jak się opiekować dziećmi. Mm-hmm. No i jak opowiadałyśmy o tym, czego potrzebują dzieci i jak się opiekować dziećmi, to pojawiały się takie pytania, no dobrze, ale jak to zrobić, żeby dać radę, żeby być w stanie? No i ja pamiętam twoje hasło, że, no. Że rodzicielstwo to ogarnianie siebie. Tak, czyli że pytanie o to, co zrobić z dzieckiem, to jest jakieś małe pytanie, natomiast dużo większym czasem wyzwaniem jest pytanie, jak to zrobić, żeby być w stanie, ja sobie myślę, poradzić, bo jedna sprawa to jest to, że dzieci przeżywają trudności, mają emocje, potrzeby, zachowują się w jakiś sposób, a druga sprawa to jakoś zaopiekować się tym kawałkiem, co mi to robi, że w odpowiedzi na to, co one przeżywają, czego doświadczają, nie? I myślę sobie, tak, że właśnie człowieczeństwo tak. Bliskości jest odpowiedzią na ten kawałek. Jak się zaopiekować sobą? Jak się zaopiekować sobą, a potem trochę jak się zaopiekować też swoimi relacjami z innymi dorosłymi, nie? Bo to jest taki temat, który się pojawia jakby w kolejnej kolejności. Tak. Czyli ludzie, rodzice pytają o to, no a jak to między nami zrobić, a jak się z babcią dogadać, a jak w szkole i przedszkolu. A jak się dogadać z drugim rodzicem. Tak, i potem był kolejny moment, mm-hmm. kiedy na różne, no jak żeśmy zaczęli opowiadać dorosłym, jak ogarniać siebie, to na różne, nie wiem, warsztaty, kursy, procesy online zaczęli przychodzić po prostu dorośli. Zaczęły do mnie docierać takie wieści, że nie tylko rodzice. Tak, że na przykład moje znajome psychoterapeutki dają moje książki do czytania swoim klientom, którzy nie mają dzieci. Zaczęły do mnie przychodzić osoby, pamiętam zwłaszcza po książce o seksualności, zaczęły do mnie przychodzić osoby, które właśnie nie mają dzieci, z takim kawałkiem, że no, też czytały tą moją książkę i że ona mi się bardzo podobała, że jest bardzo fajna, że dużo sobie z niej wzięły.
Więc trochę tak się zrobiło, że z tego jakiegoś źródła związanego z kontaktem z dziećmi, zrobiło się tak, szerzej. Że jest szerzej i że właściwie to zajmujemy się głównie tym, jak zadbać o dorosłych. No, mamy gdzieś... jeszcze, no. Ja jeszcze szerszy kawałek kojarzę, bo ja czytałam Dziecko z bliska idzie w świat z moją córką, jak Sonia adoptowała Czaczę, naszą Sunię, i zmieniałam dziecko na pies i wiem, że Sikorska tak robiła z końmi. Marta Sikorska z Fundacji Pasi Konie, która no, towarzyszy koniom jakoś w taki, na taki swój sposób inaczej niż poprzez jazdę konną. Tak, nie, czyli że w końcu się okazało, że trochę wszyscy ludzie mogą w tym uczestniczyć, że to jest takie podejście, sposób, który nadaje się do traktowania wszystkich innych ludzi, wszystkich istot żywych, trochę świata w ogóle, siebie, budowania relacji z tak naprawdę z kimkolwiek. Tak, i ze sobą, i z innymi ludźmi, i w ogóle ze światem tak bardziej szeroko. Ja się obawiam, że żebyśmy zobaczyły czat, to potrzebujemy zrobić tak. Że not share? Że not share, tak. No to stop share trzeba zrobić na chwilę, tak. Bo tu jest dużo, zobacz, tylko my tego nie widzimy, bo... To będziemy się tak przełączać po prostu. Będziemy się przełączać, tak. Ja nie mam... O, widzisz, jest Maria, która pisze, że nie ma dzieci, odkryła RB dzięki siostrze i jej dzieciom. I też znajduje coś dla siebie. Tak, i jak Daria piszesz, dlaczego całe życie uczyli nas, aby dawać innym, a nie sobie, to ja chcę powiedzieć, że ja niekoniecznie będziemy mieć odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale że rzeczywiście trochę tak jest, że w naszej kulturze troszczenie się o siebie i troszczenie się o innych jest trochę widziane jako przeciwieństwa, czyli że jeżeli robimy jedno z tych rzeczy, to znaczy, że nie robimy drugiej. Tak. Albo jeżeli... Czyli że albo się troszczymy o siebie, swoje potrzeby, albo jakby były, albo troszczymy się o innych i o potrzeby innych, nie? Tak, jeżeli troszczymy się o siebie, to trochę dlatego trochę mamy się nie troszczyć o siebie, dlatego że wtedy to jakoś zajmujemy innym, zabieramy miejsce. Ja w ramach zatroszczenia się o siebie mam strasznie ochotę przytrzeć kamerę, słuchajcie. Myślę, to jest to coś, co zawsze twój telefon tobie mówi, jak robisz zdjęcia. Wybierz kamerę. To trochę z tej samej serii, co maskę, załóż w samolocie, nie? Myślę sobie. No dobra, nie? Więc jakbym miała mówić o jakichś ideach właśnie związanych z rodzicielstwem, z człowieczeństwem bliskości, to takie przekonanie, że nasze potrzeby i potrzeby innych ludzi nie stoją w sprzeczności. I że nie ma takiej konieczności, żebyśmy wybierali, które będziemy... Czy dbamy o siebie, czy dbamy o innych. Tak. Tylko, że naprawdę wierzymy i w ogóle doświadczamy tego, że można wziąć pod uwagę i swoje potrzeby, i potrzeby innych ludzi. Tak. I nawet jak nie znajdujemy sposobu na to, żeby jakoś mieć strategię na to, jak zadbać o innych, to jesteśmy w stanie wspierać te osoby w odnajdowaniu sposobów na to, żeby o siebie zadbać, nie? Kasia pisze, ja jestem w duchu RB, uczę się od 7 lat. Teraz nieraz wasze pogadanki, podcasty, konferencje, książki ratowały mi dupę i psychę. Bardzo nam się podoba to połączenie. Ale teraz mam potrzebę zadbać o siebie i nie słuchać o dzieciach. Czy ten cykl odpowie na te potrzeby? Tak, będziemy głównie będziemy opowiadać o budowaniu relacji ze sobą. Pewnie się tam będą jacyś inni ludzie trochę pojawiać, bo... Bo jesteśmy połączeni i jesteśmy częścią większej całości. Tak, nie? Ale o budowaniu relacji ze sobą będzie najwięcej. I właśnie o budowaniu relacji ze sobą, nie? Tak. Bo myślę sobie, że dbanie o siebie... no nie wiem, jak się z kimś spotykam, jak robimy coś razem fajnego, jak pomagam komuś, kto jest mi bliski, jak jakoś dbam o jakąś taką przynależność, to też dbam o siebie, nie? Ale będziemy takim kawałkiem tego dbania o siebie się zajmować, który rzeczywiście będzie związany
z kontaktem ze sobą i mamy taki plan, żeby dzisiaj Wam te nasze plany pokazać i zresztą będziecie później mogli wszyscy, jak będziecie mieć ochotę, zajrzeć na stronę, na której wszystkie tematy, żeśmy wczoraj i opisy wymyśliły. Tak. Co będzie przez cały rok. Tematy wymyśliłyśmy wcześniej, opisy wczoraj. No dobra. Bo najpierw to w ogóle miałyśmy klęskę urodzaju, bo wymyśliłyśmy dużo więcej tematów niż 12, ale na szczęście mamy jeszcze pogadanki, mamy... Udało nam się jakoś... To też nie jest tak, że one się... No one się jednak przenikają, jakoś są połączone jedne z drugimi, więc tak. Więc tak to będzie. I teraz wiem, znowu starter. Patrz, teraz zrobię starter, dlatego że teraz już czat już widzisz. Działa. Tak, o, ekstra. Już widzę. Tak, więc teraz chcemy Wam trochę poopowiadać, ponieważ to człowieczeństwo bliskości. Your screen sharing is na początku. Why? Poczekaj. Resume share. Dzisiaj jakieś nowości na Zoomie naprawdę tak, się dzieją. Tak, różnie rozumiemy, ale zaraz się wszystko... To jest też dla mnie jakiś... Rozwój. Ja teraz myślę o takim, wiesz... Safari? No, nie wiem. Ja myślę o takim trochę wspólnym człowieczeństwie. Mhm. Wydaje mi się, że musimy ten czat zwinąć tu po prostu. No, nie chce on, widzisz? No, dobra. To jest bardzo dla mnie ciekawe. No mm-hmm. Click to exit full screen. Dobra, i co? No i teraz proszę. Dobra, to dobrze, opatrz, to teraz coś jest. Nie full screenem może. Ale mi się wydaje, że teraz zrobić. Już to można. Wiesz, tak. Że teraz już to jest. O, to on po prostu trochę nie coś dał sobie rady. Ale już sobie dał radę. Dobra. Chcemy Wam trochę powiedzieć o tym, jak rozumiemy to człowieczeństwo bliskości. Myślę, że to będzie blisko rodzicielstwa bliskości, ale jednak ale trochę jednak inaczej. Tak, więc mi to jest najbardziej ja jednocześnie poznając rodzicielstwo bliskości poznawałam porozumienie bez przemocy i NVC i jakoś te kluczowe takie przekonania, na których opiera się porozumienie bez przemocy, są dla mnie bardzo o człowieczeństwie bliskości, czyli że wszyscy mamy takie same potrzeby i jesteśmy tak samo ważni bez względu na wiek, płeć, status, czyli wykształcenie. Tak, równogodność. Tak. Okay. Czyli, że może nie mamy takiego samego dostępu do różnych zasobów, dóbr i tak dalej, ale jakoś nasza podstawowa taka godność ludzka jest wspólna wszystkim i trochę tak. Ja mam taką też ideę, że jest niedyskutowalna. Mm-hmm. Tak, w sensie, że nic jakoś jej nie może, wiesz. Nie może być, ale. Ale. Mm-hmm. Wszyscy są tak samo ważni i równi, ale niektórzy jakoś bardziej. Więc tego nie, w człowieczeństwie nie. Bliskości nie. W człowieczeństwie bliskości wszyscy po prostu są tak samo ważni. I mają godność, i ważność, i wartość po prostu dlatego, że się urodzili i są. I w ogóle nie trzeba na to zasługiwać, w ogóle nie trzeba sobie jakoś tego odpracowywać, tylko po prostu jest się na tym świecie i już jest się ważnym, wartościowym, godnym tego, żeby potrzeby tej osoby, tego żywego stworzenia były brane pod uwagę. Tak, i trochę dla mnie to jest nie tyle o tym, że ta godność jest ważna, tylko o tym, że ja chcę tak traktować innych ludzi. Tak. Bo trochę nie mam wpływu na to, jak abstrakcyjnie we wszechświecie to jest widziane. Mam wpływ na to, jak ja będę do tego podchodzić. Mm-hmm. Nie? Że to jest tylko mój wybór tego, jak ja chcę patrzeć na świat i na ludzi. Że z jednej strony naprawdę jakoś chcę sprawdzić, czy to o to chodzi. Że z jednej strony naprawdę jesteśmy jakimiś pyłkami w kosmosie. Aha. A jednocześnie to, jak ja będę widzieć siebie i innych ludzi, jest moim wyborem i pomimo tego, że jakoś gdzieś możemy mieć takie przekonanie, że no, jesteśmy no, jakąś chwilą, która tu jest na tej ziemi, nie? No. I jednocześnie to jest ważne, jaką ja mam relację ze sobą i z innymi ludźmi, jak ja wybieram i na siebie, i na innych patrzeć i tym wyborem jest widzenie siebie i innych jako równie godnych.
Tak, z równą godnością. Tak, że trochę jak w chłonie jest takie powiedzenie, że skuteczność jest miarą prawdy, to trochę przychodzi mi coś takiego do głowy, że jakoś moje przekonanie równej godności jest dla mnie ważne i chcę w nie wierzyć, bo ono wpływa na to, w jaki sposób, jakoś na jakość mojego życia. Mm-hmm. Nie, jakoś pasuje mi to, jak ono wpływa na moje życie. Tak. Jak zaczęłaś mówić o porozumieniu bez przemocy, to myślałam, że powiesz o takiej historii, która też jest związana z porozumieniem bez przemocy, o której żeśmy chwilę rozmawiały wcześniej, czyli o tym, że za każdym naszym zachowaniem stoją potrzeby, które się staramy zaspokoić, najlepiej jak jesteśmy w stanie, czyli jakoś znowu o jakimś wspólnym człowieczeństwie, uniwersalności naszego doświadczenia, tak, że wszyscy mamy potrzeby i wszystko, co robimy, co mówimy, czego nie robimy, jest próbą zadbania o te potrzeby. I dzisiaj myślę sobie o tym w takim wymiarze ogólnospołecznym, czyli że wszyscy ludzie tak mają. Mm-hmm. A za tydzień będziemy rozmawiać o takim przekonaniu, wierzę, że to ja wszystko robię najlepiej, jak jestem w stanie na dany moment, po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Mm-hmm. I trochę sobie myślę, że te historie o sobie i o ludziach to są takie dwie historie, które mi się jakoś uzupełniają. Mm-hmm. Czyli trochę tak działa nasza kultura, że oddziela nas od innych ludzi. Mm-hmm. Czyli, że sprawdźcie ze sobą, czy macie takie przekonania, które jakoś dotyczą tylko was i uważacie, że tylko was, a nie dotyczą innych. Na przykład ja się spotykam, że ludzie mają takie przekonanie, że wszyscy inni sobie lepiej radzą. Mm-hmm. Wszyscy inni ogarniają. Tak, wszyscy inni ogarniają, tylko nie ja. Albo wszyscy inni są jakoś w porządku, tylko ja jedna jestem dziwna. Mm-hmm. Wszyscy inni potrafią budować relacje, albo może, no nie wiem, 90% potrafi, a ja należę do tego 10%, które nie potrafią. Mm-hmm. I to jest dla mnie jakaś taka podstawowa historia, która jest w naszym świecie, o takim oddzieleniu. Mm-hmm. Jeszcze myślę sobie, że w naszej zachodniej kulturze to one jest jeszcze jakoś takie, nie? Jeszcze bardziej. Bardziej wyraźne. I to przekonanie, że moje potrzeby i potrzeby innych ludzi, dobrostan mój i dobrostan innych ludzi nie stoją w sprzeczności, to jakoś bardzo właśnie mi się wiąże z no jakoś opiekowaniem się tym oddzieleniem, trochę takim przezwyciężaniem go, szukaniem jakiejś innej alternatywnej historii, która nie jakoś mogłaby nam pomóc, mm-hmm. bo to, o czym rozmawiamy, jak rozmawiamy o człowieczeństwie bliskości, no to rozmawiamy o jakoś właśnie pewnej perspektywie, pewnym wyborze, pewnej decyzji o tym, jak chcemy widzieć rzeczywistość. I w tych relacjach z innymi ludźmi jakoś bardzo dla mnie jest ważny ten kawałek o tym, że ja mogę nie mieć wpływu na to, co wybierze ta druga osoba, jak się zachowa, ale mogę zdecydować, co ja będę wkładać w te relacje, jakie właśnie przekonania, nie? I że zawsze relacja to jest jakiś taki, że tam są dwie, to jest jakaś przestrzeń pomiędzy, mhm. nie? I że ja mogę, ja wnosząc w tę przestrzeń to, co wybieram wnosić, to jak wybieram patrzeć na ludzi, to jest coś, co już zmienia tę dynamikę. I zmienia tą relację. I zmienia tą relację po mojej stronie, mm-hmm. nie? Bez względu na to, czy ktoś się zachowa tak, czy inaczej, czy nie, jakoś jak to będzie. Mm-hmm. Ja sobie myślę, że jednak jak skupiamy się na swoim właśnie tym obszarze, w którym jesteśmy w stanie działać, to że możemy być dużo bardziej, korzystać ze swojego wpływu. Mm-hmm. Tak, w takim sensie, że jesteśmy wszyscy połączeni i to, co robimy, oddziałuje na innych ludzi. Mm-hmm. I chociażby taka zmiana społeczna, która polega na tym, że zmieniamy trochę swoje podejście do innych ludzi, że ta idea równej godności jakoś jest coraz bardziej obecna w świecie, mm-hmm. Że coraz więcej ludzi jakąś taką troską, uważnością w podmiotowy sposób stara się traktować innych.
że coraz więcej ma refleksję ludzi nad tym, co to znaczy w podmiotowy sposób traktować innych, no to, że to trochę w jakiś sposób krok po kroku zmienia świat i ma na niego ogromny wpływ i ma wpływ na funkcjonowanie całego świata, a nie tylko na funkcjonowanie jakiejś małej bańki, w której to się zaczyna. Tak. No. Chociaż często zaczyna się od małej bańki, nie? Chociaż często się zaczyna. Jakoś myślę sobie, że każda zmiana społeczna się zaczyna od pojedynczych ludzi. Nie? Nie ma innej możliwości. Ciekawa jestem, co na czacie. Co na czacie? Asia napisała, że tym, co nas łączy, jest cierpienie. Myślę sobie, że tym, co nas łączy, jest to, że nam nie wychodzi, że nam jest trudno, że mamy różne emocje, że mamy różne marzenia, które się nie udaje zrealizować, że mamy różne potrzeby, które nie trudno jest zaspokoić. Czyli rzeczywiście wszystkie te rzeczy trudne, które przeżywamy, które często mamy taką myśl, przekonanie, że one w jakiś sposób oddzielają nas od innych ludzi, że właśnie mamy takie myśli, że inni to ogarniają i sobie radzą, to tak naprawdę jak się temu jakoś przyjrzymy bliżej, to się okazuje, że no wszyscy jesteśmy podobni w tym, na jakie w życiu napotykamy wyzwania. I Asia, piszesz o tym, że bańki rosną, ale ja też sobie bardzo myślę o tym, że tych baniek jest coraz więcej i trochę mam wrażenie, że jak one rosną, to tak jakby się ze sobą łączyły, bo pewnie będzie tak, jak będziemy przez ten rok wam opowiadać o kontakcie ze sobą, że będziemy opowiadać wam o rzeczach, które się biorą z jakoś bardzo różnych baniek, z takiej bańki rodzicielstwa bliskości i wiedzy o więzi. Tak. Z takiej bańki związanej z porozumieniem bez przemocy. Takiej bańki, która się nazywa mindfulness. Takiej bańki, jakie bańki jeszcze ci przychodzą do głowy? Przychodzi mi do głowy teoria poliwagalna i wiedza o układzie nerwowym i regulacji. Tak, to jest kolejna bańka, nie? Czyli to jest jakaś neuronauka, można powiedzieć? Tak, bańka. Gosia pisze o bańce antydyskryminacyjnej. Czyli takiej, bym powiedziała, uwzględniającej? Różnorodność. Tak, tak. Bańka antydyskryminacyjna to jest jedna bańka, a druga bańka to jest taka bańka, którą mi się kojarzy taki nowy skrót, który żeśmy niedawno poznały. GSRD, czyli Gender, Sexual i Relational Diversity. Czyli to jest taki skrót, który obejmuje wszelką różnorodność dotyczącą płci, tożsamości, orientacji i tego, jak ludzie budują relacje. I to jest skrót, który mówi o tym, jak ludzie różnie właśnie w tej sferze relacyjno-seksualnej, jak duża jest różnorodność. I myślę sobie, że to jest też taka bańka, w której jest jakiś język, jakaś wiedza, jakieś perspektywy cenne. Taki język inkluzywny, nie? Tak. Znowu włączający. Tak, taki język, który właśnie opiera się na jakimś takim podstawowym szacunku do każdego człowieka, jego podmiotowości, szukania sposobu na to, jak tą podmiotowość jakoś zatroszczyć. No nawet wtedy, kiedy jakoś grupa ludzi, która opowiada o swojej perspektywie, na początek jest grupą, której głos nie jest może jakiś głośny i bardzo słyszany i czasami się spotykamy z tym, że o niektórych sytuacjach nawet ludzie nie wiedzą i się dziwią, że taka jest możliwość, a te głosy wszystkie jakoś nas bardzo wzbogacają i się dużo z tego uczymy. Jeżeli przychodzą wam jeszcze jakieś inne bańki do głowy, które wam się z tym łączą, bo jakoś dla nas też jest to bardzo... Rezonant healing, o którym tutaj ktoś wspomniał, nie? Też że to też jest, no tak, Sara Payton jest certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy, plus łączy to z wiedzą o właśnie z neuronauką, o której dużo pisze Daniel Siegel i to jest taki nurt, tak, do jakoś zdrowienia, podchodzenia do relacji ze sobą również, który też się dla mnie bardzo łączy z człowieczeństwem bliskości właśnie, z łagodnością, życzliwością,
budowaniem wspierającej relacji z różnymi doświadczeniami, których może już nie możemy zmienić, bo się wydarzyły, natomiast to, co możemy zrobić, to zbudować sobie wspierającą historię na temat tego, co się wydarzyło. Jakąś relację z tą doświadczeniem. I relację z tym doświadczeniem. Ja tu czytam bańka przekazów transgeneracyjnych, bańka self-compassion, tak, na pewno self-compassion wspominamy o wspólnym człowieczeństwie już któryś raz. Christine Neff też, nie? Tak. Bańka neuroróżnorodności, bardzo dzięki. O, będzie o wysokiej, o wrażliwości w ogóle, nie? Aha. Też właśnie, jak się zaopiekować swoją wrażliwością. Wypalenie, dbanie o dobrostan. Przychodzi mi na przykład do głowy Kasia Urbania, która opowiada o tym, jak działa uwaga i jak czytałyśmy jej książkę z Sylwią, to co ona pisze jest jakoś bardzo nam bliskie. Mm-hmm. Unbound, tak, będziemy o uwadze mieć. Mimo, że to jest, myślę sobie, właśnie inna historia i inna bańka, ale się bardzo składa. Mm-hmm. Robiłyśmy o kole zgody webinar w zeszłym roku i jakoś dla mnie w ogóle ten temat zgody, dobrowolności, granic, konsensualności, to jest taki temat, który mega się łączy z równogodnością właśnie i z człowieczeństwem bliskości. Kolejna bańka to jest taki coaching zorientowany na potrzeby, który ja akurat właśnie dopiero co skończyłam szkolenie, więc dużo takiego kawałka jak różne wyzwania ubierać w pytania i tworzyć nową perspektywę i w ten sposób zajmować się zmianą. Mm-hmm. A tam znowu jeszcze w tym somatic experiencing mi przychodzi do głowy, w ogóle taka część, wiesz, kontaktu z ciałem. Tak, jeszcze nie? Zapomniałam o takiej bańce, która się zajmuje ciałem. Tak, tak, jest też taka cała ta ciałkowa, body positive, nie? Tak. I cała przyjemność. Cała ciałkowa bańka, to prawda. Tak. No dobra, i teraz jak mamy te różne historie. To jest niesamowite, jak to się wszystko łączy. Tak, więc to jest dla mnie o tym, że żyjemy w takim momencie jakimś przełomowym w naszej rzeczywistości, w którym właśnie to nie jest tylko tak, że to ta nasza bańka rośnie, tylko te różne bańki, jest ich coraz więcej, one się łączą ze sobą. Ja sobie myślę, jak myślę o człowieczeństwie bliskości, to trochę myślę o takiej bańce, która tak wchłania te inne. I szuka ich i wkłania, te, które są jakoś podobne. Tak, nie? I bo znowu jest ta inkluzywność, takie szukanie tego, co nas łączy, nie? Tak, szukanie jakoś inspiracji, nie? Szukanie podobieństw. Tak. Napisała tutaj Marysia, czy człowiek ma potrzebę porozumiewania się z innymi, bo taki jest wpływ naszej kultury, czy to jest element naszej natury? Ja myślę, że porównywanie się jest strategią na zadbanie bardzo o jakieś potrzeby. No. Więc w tym, że się porównujemy, czyli że tym sposobem próbujemy zadbać o jakąś, o coś, to może być więcej niż jedna potrzeba, nie? Tak, ja trochę sobie myślę, że porównywanie można różnie zdefiniować, czyli że jakoś podstawą porównywania jest to, że widzimy różnice. Tak. Tak, czyli siedzimy tutaj z Sylwią, ja widzę, że ona ma szarą bluzkę, ja niebieską. No ja myślę, że to chodzi też o porównywanie się takie, które czasami jest dołujące, nie? No dobra, czyli mówisz o tym, że zauważam różnice, a potem o tych różnicach mam jakąś historię. Historię, tak, nie? Że o Rety, a Aga to już 7 książek napisała, nie? Takie. No tak, czyli zobacz, że jest ten kawałek jakiś taki, który myślę sobie, że jest kawałkiem wyposażenia naszego takiego poznawczego i bez którego byśmy w ogóle nie mogli funkcjonować, tak. Czyli ten kawałek widzenia różnic i podobieństw. I potem na te różnice i podobieństwa nakłada się kawałek, który jest związany z tym, jakie mamy historie o tych różnicach i podobieństwach. I powiedziałabym też, człowiek jest istotą tworzącą różne historie i nadającą znaczenie wszystkiemu, co jest dookoła niego, więc trochę nie ma możliwości, żebyśmy tych historii nie mieli. Natomiast są takie historie, które nas mniej lub bardziej wspierają i jak mówisz, a Agnieszka to coś tam i 7 książek napisała, to jakoś ja trochę słyszę, że tam pod spodem jest taka historia o tym, której ty nie nazywasz i nie mówisz. Nie powiedziałaś tej historii. No. W sensie powiedziałaś, Agnieszka 7 książek napisała. No a ja nie napisałam. I co z tego?
I co z tego? I może jestem gorsza. To dopiero to jest ta historia o porównywaniu się, nie? I jak ja tu w ogóle mogę siedzieć obok ciebie? Tak. Ale w ogóle zobaczcie też, jak to, co jest dla mnie wspierające w człowieczeństwie bliskości, to nawet jak ja mam jakąś taki kawałek, którego bym wolała, żeby nie było, który jest jakoś dla mnie trudny, to ja nie staram się tak zrobić, żeby go nie był, żeby, wiesz, tak na przykład, nie wiem, że się porównuje właśnie, nie? Wszak mamy ten przykład. To tylko próbuję zobaczyć, co ja, o co ja staram się dbać poprzez właśnie porównywanie się z innymi i jak dotrę do tych potrzeb, że może to chodzi o kontakt z innymi ludźmi, może to chodzi o wyzwania, może to chodzi o potrzebę o jakichś takich osiągnięć, nie? To, że poszerza mi się, jakby po pierwsze siebie rozumiem bardziej i mam jakieś takie, że to jest, i że w ogóle to jest okej, okay, że ludzie się porównują, że to sposób na zadbanie o swoje potrzeby, to jest jakiś jeden ze sposobów, jaki mam, a potem jakby próbuję sobie dołożyć do tego jakieś inne. Z jednej strony zrozumienie, a z drugiej, jak ja mogę inaczej o te potrzeby dbać niż poprzez porównywanie się. Jakby, że to może zostać jedną z moich strategii, ja to nadal mogę robić. To nie jest jakaś, nie wiem, zła strategia, nie? Tylko może właśnie o co chodzi, że jest mi z nią ciężko. Czyli trochę ty mówisz o tym, że zmiana się zaczyna od akceptacji i od zrozumienia i od ciekawości. I nie przypieprzania sobie o to, że robię coś, co widzę, że jest niewspierające, nie? Okej. Czy Sylwia przeczytałaś tę książkę Agi? Nie, wszystkich nie przeczytałam. I w ogóle bardzo długo nie przeczytałam na przykład Dziecka z bliska jako pierwszej z moich książek. Tylko przeczytałam Dziecko z bliska idzie w świat, bo moje dzieci już były, Sonia była w szkole, a chłopcy byli w przedszkolu, więc stwierdziłam, że a co tam będę czytać taką książkę o jakichś bobasach pewnie. Po czym jak było drugie wydanie, już się z Agą znałyśmy, to robiłyśmy pogadankę o kolejnym wydaniu Dziecka z bliska i ja po raz pierwszy wtedy przeczytałam książkę Dziecko z bliska. Ryczałam jak bóbr. Po prostu ciągle z kimś gadałam o tej książce i w ogóle miałam takie, dlaczego ja tej książki wcześniej nie przeczytałam? Dla mnie to jest tak bardzo książka o człowieczeństwie bliskości właśnie i jakiś taki mój kawałek relacji ze sobą malutką tam mi wskoczył jeszcze, jakaś taka do układanki, więc wszystkich 7 nie przeczytałam, ale większość przeczytałam. Nie wiem, który. Chyba akcja adaptacja, nie przeczytałam tej, co z Gosią Stańczyk napisałyście. Chociaż pewnie też bym ją mogła przeczytać i też byś coś znalazła. Też bym coś znalazła. Ciekawa jestem. Czy ktoś tu przeczytał wszystkie książki Agnieszki? Ciekawa jestem, jak tak tutaj wam opowiadamy o tym człowieczeństwie bliskości. To czy jakoś w ogóle z wami to rezonuje? Czy coś wam przychodzi do głowy? Czy może są jakieś jeszcze inne rzeczy, przekonania, historie, idee, które jakoś wam się w tym człowieczeństwie bliskości mieszczą i do niego pasują? Permakultura. Jeszcze mi przyszło. Dobra, ale to już z tych baniek. To wiesz, tych baniek mogłybyśmy tu wymieniać cały webinar i pincet, więc tak sobie pomyślałam, że ja będę tu trochę strażnikiem kultury i żebyśmy teraz o tych historiach więcej. I właśnie dlatego jestem ciekawa, czy tutaj słuchacze nasi mają jakieś takie historie też, które i przekonania, które im się z rodzicielstwem bliskości i człowieczeństwem bliskości kojarzą. Masz jeszcze jakieś? Ja mam bardzo dużo. No, mam. No, dawaj. To powiedz ty te, co masz na... Bo ja mam, ale jakoś... Mam taką historię, że dobrostan jest jakoś większym, dobrostan i przyjemność jest większym narzędziem zmiany niż strach i męczenie się. I że ludzie i staranie się bardziej. Tak, i staranie się bardziej. I że ludzie przez przyjemność się dużo szybciej i lepiej uczą niż przez męczenie się. Mam taką historię o zabawie, że ona bardzo też pomaga w rozwoju i że w ogóle pomaga w życiu nie traktowanie wszystkiego tak bardzo na serio.
I ten kawałek związany z zabawą, to też jest jakaś taka bańka kolejna dla mnie. No i to mi się wszystko z NVC, ja mam, wiecie, ja mam skrzywienie NVC-owe, ja kocham Marshalla Rosenberga i w ogóle NVC i ja mam na wszystko cytat Marshalla, nie? Aha. Nie rób niczego, co nie jest zabawą na przykład, okay. Nie? I że bardzo często on ma, Marshall, jak czytam jego książkę, ma dużo takich zdań, takich i kropka. Nie? Mhm. I często jakoś tego bardzo nie rozwija i to mi to zawsze robi taką w ogóle, jak taki zaczyn, który mi tam zaczyna rosnąć. Mhm. I ja najpierw pamiętam, jak się wkurzałam na Marshalla. Nie da się robić wszystkiego, co jakby, nie da się mieć tylko zabawy i w ogóle, nie? Mhm. I że często sobie gadałam z nim w głowie i w ogóle, co to za głupi pomysł? Mhm. No. To mi się kojarzy też z tym, że powiedziałam przed chwilą, że tak, że rozwój się bierze z przyjemności, zabawy, a teraz jak Sylwia o tym mówisz, to trochę mi przychodzi do głowy, że czasami rozwój się bierze z tego, że w taki łagodny i czuły sposób spotykamy się z jakimś swoim dyskomfortem i decydujemy się od niego nie uciekać, tylko się jakoś z nim przywitać i zaprzyjaźnić i obejrzeć, co nam próbuje powiedzieć. Tak. Nie? Tak. Ja mam historię o wspólnotowości, o tym, że nie ma innej, że jesteśmy połączeni setkami nici, które odkrywam z wielką fascynacją, że indywidualizm jest historią, której nie kupuję. Mm-hmm. Ja też nie kupuję tej historii o indywidualizmie. Chociaż pewnie to jest niebinarne. To Aga po prostu tak, kocham ją za to, że ona zawsze... Że to nie wyklucza. Kim mrowisko? A bardziej widzę taki kołek w mrowisko. Tak, chociaż historia, że to się nie wyklucza, to jest akurat Sylwii historia. Tak, to jest moja historia. Takie zdanie, które mnie bardzo wspiera i jak moja głowa idzie właśnie w to takie, że ma, na pewno jest czarno-biało, nie? Że trzeba znaleźć na to szufladkę. To ja wtedy mówię, ej, kochany mózgu, to się nie wyklucza pewnie. I jakoś razem szukamy, jak to się nie wyklucza. Mam taką myśl też o tej całej wiedzy, która jest związana z regulacją, z reakcjami stresowymi, z tym, jak ludzie reagują na różne trudne doświadczenia w swoim życiu. Dlatego, że trochę... No ja mam takie wrażenie, że jak rozmawiamy o NVC, to ono najwięcej się zajmuje tym, jak ludzie działają w zielonej strefie. Mm-hmm. I jak to albo, jest... albo jak z czerwonej do zielonej wrócić. Trochę, nie? Ale też jakoś nie, że najlepiej sobie radzi, no w takim, jak ja jestem w stanie te różne idee NVC jakoś, wiesz, mieć żywe, jestem w stanie funkcjonować w obserwacjach, a nie w ocenach, jakoś myślę sobie, że czarno-białe widzenie jest właśnie bardzo charakterystyczne dla czerwonej strefy, nie? Tak. I ta cała wiedza o regulacji dla mnie też jest takim kawałkiem, który mówi mi, że okej, jakoś obejrzyjmy, jak to może być fajnie, jak jesteśmy w równowadze, jak fajnie wtedy funkcjonujemy, żebyśmy wiedzieli trochę, czego się uczyć i do czego dążyć, ale pamiętajmy też, że jak człowiek jest w niedostatku, stresie, nie czuje się bezpiecznie, no to te mechanizmy, które się wtedy uruchamiają, one niekoniecznie są takie tylko, wiesz, jak w tym, niekoniecznie są takie z języka żyrafy. No nie są. Nie? No. Więc to jest też dla mnie jakieś bogactwo i różnorodności. Niedawno przeczytałam obejrzałam rolkę na Instagramie, gdzie babeczka opowiadała o tym, żeby nie używać słowa dysregulacja na to, jak nam jest trudno, ponieważ wszystko, co nasz organizm robi, jest strategią regulacyjną. I czerwona i niebieska strefa też są częścią regulacji. Nie, więc żeby nie używać takiego określenia, które oznacza jakiś brak, niedobór, na bardzo ważną i potrzebną pracę, którą wykonuje nasz organizm. To trochę tak, jak my mówimy o tym, że korzystanie z pomocy jest radzeniem sobie. Nie, że to, co robi nasz organizm, kiedy jesteśmy w czerwonej, niebieskiej strefie, też jest sposobem na radzenia sobie i dbania, nie? O nasze przeżycie. No. Taka historia o tym, że norma jest narracją opresyjną i że kluczowy jest kontekst. Ja mam bardzo też taką historię o normie, że ona nie pochodzi
z kawałka o równej godności, tylko pochodzi z kawałka o przywileju i władzy, więc jakoś blisko mi jest to, co Asia mówisz, ale też jak to piszesz, to kojarzy mi się to, że zobaczcie, w ogóle bardzo dużo mówimy o takiej świadomości tego, jakie mamy historie i o takiej uważności na to, żeby ich nie stawiać na jakimś piedestale i wiesz, jakieś... I nie jakoś przykuwać się do nich, nie? Nie przykuwać się do nich, tak? I dlatego na przykład jedną z bardziej rozwojowych książek, jaką przeczytałam w ostatnich latach, to była książka Johanna Harariego. Tak. Harariego Sapiens, w której on dużo pisze o tym, jak to cała nasza rzeczywistość właściwie, duża jej część jest taką wirtualną rzeczywistością, w której my właśnie sobie te historie i przekonania opowiadamy. Kasia, piszesz, mam historię o maseczkach w samolocie, napełnianiu swojego kubeczka, modelowaniu zachowań, bliscy czerpią z tego, co robię, a nie z tego, co mówię. Ja myślę sobie, że inni ludzie też czerpią z mojego dobrostanu. Ja mam tak, pamiętam, że zrobiłyśmy kiedyś taką pogadankę, której było o kompersji, czyli o takiej emocji, która się bierze z dobrostanu innych ludzi, szczęścia i przyjemności. I jakoś ja sobie myślę, że w naszej kulturze jest bardzo historia o tym, że jak komuś jest dobrze, to komuś innemu jest źle, albo że mu jest trudno, że tamtemu jest lepiej. A ja jakoś myślę, że mi w człowieczeństwie bliskości bardzo bliska jest taka historia o tym, że jak ja widzę kogoś, komu jest tak dobrze i kto jest szczęśliwy, uśmiechnięty i zadowolony, to mi jakoś się całe ciało rozpływa i jest mi z tym dobrze. I dla mnie to jest też historia o tym, że w człowieczeństwie bliskości po prostu jest miejsce i na to, że właśnie świętuję, przeżywam to, radość, przeżywam to, że coś mi się udaje, coś mi wychodzi, coś mnie jakoś bardzo wzbogaca, karmi, napełnia moje życie tym, co jakieś takie jest dla mnie, wiesz, słodkie, piękne i tak dalej, I jest też taki ogromny kawałek na to, żeby pokazywać się z tym, że jest mi trudno, że coś jest dla mnie wyzwaniem, że przeżywam żal. Że przeżywam w ogóle różne trudne emocje. Tak. I jakby jak wiem, jak być z kimś i w tym, znaczy to jest miejsce i na to, nie? Tak, że tak. Że jest i kompersja, ale jest i nie wiem, jak na to drugie można powiedzieć, jakieś współczucie, empatia. Nie? Empatia. Tak. Ale empatia jest też taka, no, też jest w jedną i w drugą stronę. W sensie, jak w ogóle jakoś, ile jest tych słów, które są o radości z tego, co ktoś doświadcza i przeżywa. Mudita. Tak. Kompersja, ja się wszystkich odagi nauczyłam. A ja je kolekcjonuję. No. Nie, i w empatii też jest taki kawałek jakoś bycia przy ludziach w tym, że jest im dobrze. Tak, i wspólnego świętowania, nie? Dobra, ja bym teraz chyba poszła dalej, zobacz. Pójdźmy. No i teraz jest tak, że te historie, które mamy i które gdzieś tam są w nas i o których możemy rozmawiać, które możemy sobie uświadamiać, to one mają coś takiego, że wpływają na to, w jaki sposób działamy w świecie, co robimy, jak dokonujemy wyborów, jak podejmujemy decyzje. I to jest taki kawałek naszego życia, który... Wydaje mi się, że tak zrobię to już. To już tak, po coś tutaj słyszałeś. Nie, jednak. Tu ogarniamy. O. Nie? Czyli, że to nie jest tylko jakaś historia w naszej głowie, tylko to jest też jakieś działanie, które... Tak, bo pod wpływem tej historii my wybieramy jakieś działania. Tak, pod wpływem tej historii ja też powiedziałabym, że jedne rzeczy widzimy bardziej, a drugie mniej. Że to jest trochę o samosprawdzającej się przepowiedni. Tak, czyli, że jak mam taką historię o tym, że ludzie robią zawsze najlepiej, jak są w stanie, to widzę ludzi, którzy robią najlepiej, jak są w stanie i łatwiej jest mi zobaczyć ich
z ich zmaganiami, potrzebami i tym, jakie mają intencje. Mhm. Nie? Jest też takie, że mówi się o takim założeniu podstawowym o dobrych intencjach innych. Nie? Tak, człowiek, tak. Łatwiej mi jest zobaczyć ludzi w ten sposób i łatwiej mi jest wtedy no, reagować na nich w zgodzie z tym, co widzę. Mm-hmm. Nie? Jak zakładam, że ludzie robią coś przeciwko mnie, to też zgodnie z tym zazwyczaj reaguję. Mm-hmm. I tego szukam w świecie tego... też, nie? Jakoś, że ta uwaga jest... Zauważam. Tak, że, mm-hmm. że jak jest z tej huny, że co tam podąża za energia uwagą? Podąża energia za... podąża za uwagą. Tak, to zaskakujące jakoś, nie wiem jak to się dzieje, ale odkrywam, że to są jakieś bardzo proste i bardzo pożyteczne i dużo porządkujące jakieś przekonania, nie? Mhm. Przychodzi mi do głowy coś takiego, że to zrobiłyśmy tutaj taki jakieś miejsce. Ja na bym nawet tutaj w zasadzie teraz to już bym nie zrobiła jak nasze przekonania, mm-hmm. tylko że nasze przekonania wpływają na nasze decyzje, wybory i działania, a potem nasze działania wpływają znowu na nasze przekonania i że to jest jakiś taki system zamknięty nam się robi. Tak, a gdzieś w tym też jest jeszcze nasze emocje i to, mm-hmm. jak się czuje tak. nasze ciało. Tak. Czyli, że te nasze przekonania i nasze decyzje i działania i wybory wpływają na nasz dobrostan. Tak. Albo jego brak. Tak. Nie? I to jest dla mnie ten kawałek, który tutaj użyłyśmy takiego określenia marketingowego. Reason to believe. Tak, czyli trochę jakbyśmy miały powiedzieć o tym, czemu w ogóle jakoś macie to kupić. Jak ja mówię macie to kupić, to mówię o idei, a nie o na razie, a nie o kursie. Czyli mówię o tym... Albo dlaczego my to kupujemy? W sensie dlaczego... takim, dlaczego wybieramy się codziennie od nowa patrzeć na siebie, na świat i na nasze relacje przez pryzmat założeń i przekonań takich z człowieczeństwa bliskości, a nie inaczej, nie? Mhm. Dlaczego ja codziennie wybieram jednak tak. to, a nie coś innego? Coś innego. Dobra, masz o to powiedzieć? Dlaczego wybieram? No. Dlatego, że razem z tym mam jakoś dużo życzliwości dla siebie, lekkości. Jakoś buduję z bliskimi mi osobami, ale nie tylko z bliskimi, w ogóle jakoś właśnie ze światem. Takie relacje, które są karmiące w obie strony. Nie wiem, jak powiedzieć inaczej, karmiące. No takie, że jest taka wymiana jakiegoś życia, człowieczeństwo bliskości. Jakoś trudnym tematem w moim życiu były konflikty i to, jak się ludzie kłócą i kłócą właśnie, nie? Że to nie muszą być kłótnie zawsze. I gdzieś w NVC, człowieczeństwie bliskości, rodzicielstwo bliskości, to było takie wsparcie też w tym obszarze. Mhm. I, no i dla mnie właśnie dlatego ja wybieram to od nowa i od nowa. I jak patrzę sobie na siebie i moje dzieci, które już jedno jest dorosłe, a dwójka jest nastolatkami, to no to mam ogrom wdzięczności dla siebie, że to właśnie poszło, że jakoś tak, a nie inaczej, nie? Pisze tutaj Marysia, fajnie by było, żeby człowieczeństwo bliskości było bardziej bezstresowe, żeby człowieczeństwo było bardziej bezstresowe. I ja sobie myślę, że moje człowieczeństwo teraz, nie powiem, że jest całkiem bezstresowe, ale na pewno jest bardziej bezstresowe niż było kiedyś i że jest w nim też teraz dużo więcej narzędzi do radzenia sobie ze stresem. Mm-hmm. Że jak sobie myślę o takim trudnym czasie pandemii, który gdzieś tam mamy ze sobą, to wiem, że to właśnie człowieczeństwo bliskości trochę uratowało mi zdrowie mm-hmm. psychiczne i równowagę. I no, ja mam tak, pewnie też tak większość z Was ma i nie wiem, Sylwia, pewnie Ty też, że jak ja sobie myślę o człowieczeństwie bliskości, jako tym jakoś stanie, w którym żyję teraz,
to nie jest stan, w którym ja byłam zawsze. To nie jest miejsce, jakieś miejsce, perspektywa, historia, w której ja żyję całe życie. Mm-hmm. Tylko to jest coś, co się w moim życiu pojawiło w jakimś, którymś tam momencie, co się buduje jakoś przez ostatnie lata. I ja pamiętam, jak było wtedy, bez tego. No, ja też. Chociaż jednocześnie, jak była taka część mnie, która jak usłyszała o założeniach i porozumienia bez przemocy i rodzicielstwa bliskości, to miałam takie, tak, to jest to gdzieś coś, co w głębi mnie po prostu jakoś tam było. Mhm. Nie? Że jakoś rozpoznałaś, że to jest coś, co jest ci gdzieś w środku bliskie. Bliskie, tak. Wiesz co, ja chyba też, chociaż myślę sobie, że jakoś poznawałam to po kawałku i mówiła i tych tak, i tak, i w ogóle tak. No ja cały czas je wiem. Tak, nie? I pamiętam dużo ze swojego życia, ale jakoś powiedziałabym, że zdecydowanie jakoś widzę, że dobrostan na dzisiaj, mój dobrostan i to, co wyobrażałam sobie jako dobrostan, nie wiem, 10-20 lat temu, to są dwa zupełnie inne dobrostany. I szczęście, przyjemność, miłość, radość, nie wiem, bliskość, relacje, tak? Jakoś mogłabym tu długo różne słowa wymieniać, które w tej chwili jakoś smak, który mają, to jest taki smak, który ja powiem szczerze, jak kiedyś nawet nie podejrzewałam, że to jest możliwe w ogóle i że to istnieje. Więc jakoś jak ja bym miała powiedzieć, jaki jest ten mój reason to believe, to ja bym powiedziała moje doświadczenie. I drugie doświadczenie, takie doświadczenie, że kiedy dzielę się tym z innymi ludźmi, różnymi kawałkami, nie? Różnymi przekonaniami, różnymi narzędziami obsługiwania siebie, ogarniania siebie, różnymi ideami, to wiele razy, nawet powiedziałabym w przeciągu jakiegoś zaskakującego, krótkiego czasu, czasami jak sobie myślę, ile lat trwa ta moja zmiana, to jakoś zaskakująco często słyszę o tym, jak to poprawia innym ludziom ich życie i jak to wpływa na ich dobrostan, nie? Więc myślę sobie, że także to jest o tej skuteczności. No ja teraz w Olsztynie byłam na konferencji Fundacji Każdy Ważny i tam poznałam dziewczynę, która mówi: Sylwia, po prostu konferencja, ta Bliżej Potrzeb, Bliżej Szczęścia, którą online, którą organizuję, ona mówi, to był punkt zwrotny w moim życiu. Tak jak są różne momenty, kiedy się, nie wiem, rodzi dziecko, zmienia pracę, wybiera coś tam, to mówi, ta konferencja, te rozmowy były punktem zwrotnym i bardzo chciałam tu być i bardzo chciałam móc z tobą pogadać na żywo, bo to było tak ważne, chyba 2 czy 3 lata temu ona oglądała konferencję, bo to było tak ważne doświadczenie w moim życiu, że po prostu chciałam tu przyjść, zobaczyć cię i móc ci to powiedzieć. Marysia pisze, że słuchanie innych historii i doświadczeń bardzo pomaga, działa terapeutycznie. Ja trochę jestem ciekawa, czy wy jesteście gotowi, przynajmniej niektórzy z was, podzielić się takim waszym reason to believe, czyli jeżeli tak macie taką ideę, że wy macie ochotę na człowieczeństwo bliskości, albo że to jest jakaś taka postawa, perspektywa, która wam w życiu towarzyszy, to jeżeli macie się ochotę podzielić, co wam to robi w waszym życiu, co sprawia, że chcecie jakoś dalej w tym być, dalej się w tym rozwijać, że jakoś widzicie wartość tej pracy, którą w to wkładacie, to ja bardzo chętnie tu poczytam i poczytam na głos. Ja jeszcze ciągle jestem z takim zdaniem, które przyszło mi do głowy, jak przeczytałaś o tym, że to człowieczeństwo jest takie stresujące. Ja myślę, że no człowieczeństwo, jak człowieczeństwo, a że bardzo stresujące jest to, jak bardzo próbujemy do siebie podejść, jak nie do ludzi, tylko bardziej do maszyn, które nie,
A nawet nie, bo czasami, wiesz, jakieś sprzęty... Samochód remontujemy. Remontujemy, na przeglądy z nimi, z nim chodzimy, tankujemy ten samochód, na myjnie z nim jeździmy, nie? A my chcielibyśmy tylko z siebie wyciskać i wyciskać i wyciskać i szukać, co z nami jest nie tak, często w jakiejś takiej narracji, nie? Nie mówię, że my wszyscy i zawsze, natomiast myślę sobie, że ten stres jest z tego... że dopiero się dowiadujemy, jak człowiek działa, jak działa układ nerwowy, jak potrzebujemy odpoczynku, jak potrzebujemy, że motywacja to nie jest tylko, czy mi się chce, ale w ogóle w którą stronę mi się chce i te potrzeby to są te kierunki, w które możemy iść i zamiast jakoś się biczować za to, że nam się nie chce, to poszukać, a w którą stronę mi się chce, bo może mi się chce w stronę właśnie, nie wiem, jakoś regeneracji i odpoczynku, jak to zrobię, to przeskoczy mi wskazówkę w jakąś inną stronę, nie? Mm-hmm. I myślę sobie, że to nieludzkie traktowanie siebie sprawia, że człowieczeństwo jest tak stresujące. Czyli jest jakiś poziom stresu, który jest częścią życia i tak. Po prostu on w życiu będzie, ale to, jak siebie traktujemy nawzajem i jak traktujemy sami siebie... W jaki sposób kultura mówi o tym i nie wiem, jakiś kapitalizm i takie tam różne, nie? Kapitalizm, kolonializm i takie duże hasła mi teraz przychodzą do głowy. Na K plus takie hasło na P. Patriarchat. Tak, przeczytam, co tu piszą ludzie. Dla mnie też konferencja bliżej potrzeb była przełomowa. Dziękuję Ci za nią, Sylwia. Mm. Dziękuję Ci, a ja też dziękuję Adze za nią, bo bez Agi bym jej nie zrobiła. Pamiętam tę historię, tak. Po warsztatach z Kasią Gałązką mam też przekonanie, że jesteśmy pokoleniem zmiany, że nasze dzieci będą już startowały z zupełnie innego miejsca w kontekście swoich relacji, wiedzy o sobie, cielesności. Chcę bardzo być częścią tej zmiany. Mm. Nie? To bardzo dla mnie bliskie też, że chcę być częścią tej zmiany. Świata, który się zmienia. No tak. I jeszcze z Olsztyna przywiozłam takie hasło, które usłyszałam od dyrektora liceum w Ostrudze, Piotra na P. Zapomniałam teraz, że on w swojej szkole chce rewolucji życzliwości. I ja w ogóle sobie pomyślałam, wow, ja chcę też rewolucji życzliwości i co więcej uważam, że jestem częścią takiej rewolucji. W pewnym momencie nie jest to praca, lecz podejście do życia, które pozwala żyć w komforcie własnym, z szacunkiem do innego, to życie bez napięcia, lecz w gotowości na trudne. Każda słabość daje siłę. Dzięki, Zosia. Dla mnie to sposób na lekkość, kontakt z ludźmi, ale przede wszystkim ze sobą. No, ciekawa jestem, co jeszcze. Piszcie, co jeszcze. Jak wy widzicie człowieczeństwo bliskości? Co ono wam daje? Czy widzicie, czy doświadczacie tego dobrostanu i tej zmiany w swoim życiu? Myślę sobie, że nie, czasem się spotykamy z ludźmi w takim miejscu, gdzie właśnie trochę opowiadamy im o tym, jak to jest, bo oni rzeczywiście chcieliby doświadczyć tej zmiany, bo nie jest im łatwo. A no potem przychodzi taki moment, kiedy ludzie mówią, że doświadczają i że chcieliby więcej, nie? I że z zaciekawieniem, jakimś taką energią, entuzjazmem jakoś ciekawią się, co tam jeszcze, jakie jeszcze skarby, nie? Tam są ukryte. Dla mnie jakoś kluczowe jest to, kiedy doświadczam empatii, akceptacji, uważności innego człowieka, w przeciwieństwie do takich relacji, w których doświadczam głównie oceny i krytyki. Chcę dawać coś takiego innym osobom, życzliwość, bliskość, nieocenianie, akceptację. Dzięki, Gosia. To jest dla mnie bardzo o tym, że to jakoś tak czuć w kościach, że to jest coś fajnego, nie? I że właśnie... jakoś to doświadczenie takie, ja też pamiętam, że jak na przykład robiłam warsztaty o poczuciu własnej wartości, rozmawialiśmy o takim bezwarunkowym, nieoceniającym podejściu, no to jest coś takiego, co prawie każdy człowiek się rozpływa, jak tego doświadcza, nawet jak tego nigdy nie doświadczył, jakoś rozpoznaje tego wartość. No, więc jakoś bardzo ze mną rezonuje, Gosia, to co piszesz. Dla mnie odkryciem było to, że zwykła rozmowa to magia. No, tak, nie? I że w ogóle komunikacja jest takim narzędziem takiej mocy. Będziemy gadać w przyszłym roku
o komunikacji ze sobą, ze swoimi częściami, ze swoimi myślami, nie? Ze swoim ciałem. O takiej właśnie komunikacji, która jest łagodna, wspierająca, nieoceniająca. Ale też powiedziałabym taka posuwająca sprawy do przodu. Prawda? Tak. Czyli, tak, że nie tak, tylko tak. Właśnie, wiecie, kwiaty lotosu, tęcza, jednorożce, ale też jednak myślę sobie, że posuwa sprawy. Kuce z brąz. Tak. Zaprzęgniemy do tej. Tak. I wolno to jest szybciej niż tak. Szybko. Tak. Mm-hmm. To bardzo dla mnie o tym kawałku zabawy i lekkości. Tak, i humoru. Tym, że, tak. I o tym, że właśnie warto się pobawić jakoś też rzeczywistością. Mm-hmm. Myślisz, że to jest dobry moment, żebyśmy teraz tak poprzełączały te ekrany, żeby się pojawiła ta to, co w przyszłym roku będzie? Tak. Czyli tak, stop share zrobię najpierw. No dobra. I teraz zrobię... Możemy. To spróbujemy. Teraz spróbuję tu zrobić, tak? A to nie, nie to jak ja to mam to ty jest robot, widzisz... Wydaje mi się, że ja mam taki pomysł. A, wiem, i wtedy wykliknie się to okienko, to gdzie... Ja mam taki pomysł, żeby, poczekaj, żeby tu wejść, bo ja pamiętam, że to było w sąsiedniej zakładce. Mm-hmm. Tylko teraz to ja bym... Admitnij tutaj kogoś, jak już masz pod palcem. A, to nie ma? No nie wiem. Dobra. O, i teraz... Teraz to zrobię. Mm-hmm. I teraz zrobię tak, dobrze. Przesunę to trochę. A, i tu miałeś. I otworzę tutaj stronę. O, taką piękną stronę, którą nam Katka zrobiła, oczywiście. Piękną stronę. Czy wy to widzicie? Na pewno. Dajcie znać. Dajcie znać, czy to widzicie. Jak... Nie widzicie. No właśnie, bo nie tu jest napisane, że pauz. Ja bym zrobiła stop share. Aha, i znowu share, jeszcze raz to samo, tak. To nie białą to... pustą, nie, taką nie. Kolorową stronę. Tak, tak to... Tu. Tu. Już się zgrywało tamto, bo on jakoś trochę sfiksował. Coś dzisiaj... O, no teraz już widzicie. Jest na zielono. You are screen sharing. Więc to jest tak, to jest o tym, do czego was chcemy zaprosić na cały bliski 2023 rok. Czyli to będzie 12 webinarów w kierunku życzliwej i bezpiecznej relacji ze sobą. I tutaj jesteśmy my. Tu sobie zrobiliśmy zdjęcie w Düsseldorfie, pamiętam. No. I teraz tak, jeszcze dla tych osób, które zdecydują się na dołączenie do tego cyklu do końca grudnia, to chcemy, to te osoby dostaną również wszystkie webinary, które zrobiłyśmy do tej pory. I o tutaj sobie... zobaczcie, tematy z poprzednich lat możecie tutaj, gdzie ja myszką kręcę, na tym szaro-niebieskim polu, jak tam przejdziecie, to tam widać ile, jakie były tematy naszych webinarów do tej pory. I to, co Sylwia pokazuje teraz, to jest ta strona przeznaczona do zapisu na ten cykl, czyli jak pewnie dostaliście jakiegoś maila. Tak. Który... Ale też mogę w czat wpisać. Możesz pisać w czat, ale też myślę, że jak będziesz wysyłać nagranie tutaj tak. Tego webinaru, nie? Mm-hmm. To pokazujemy wam teraz, bo doszliśmy do wniosku, że tu bardzo fajnie Katka zrobiła tą stronę zapisu i tu bardzo fajnie jest napisane, co tu jest. Tak. W związku z tym pomyślałyśmy, że wam pokażemy, jak to wygląda. Tak, i cykl tych 12 webinarów będzie kosztuje 465 zł, a możliwość wejścia i zapisania się na pojedyncze 59, więc w stosunku do takiej ceny, jakby ktoś chciał kupować za każdym razem co miesiąc, to wychodzi po prostu taniej. A dla nas to jest właśnie... I teraz chcemy wam pokazać, jakie są tematy, bo to jest ta część, która jakoś chciałyśmy tutaj też, żeby była widoczna. Mm-hmm. Będzie o radzeniu sobie z konfliktami wewnętrznymi. I o częściach trochę. Tak, bo to jest. W styczniu. Tak, to jest taki kawałek, do którego potem będziemy się odnosić. On na pewno będzie wychodził także w kolejnych naszych spotkaniach, dlatego zdecydowałyśmy ten temat zrobić na samym początku. Potem będzie o tym, o wiedzy na temat więzi i stylach przywiązania.
I będziemy opowiadać o więzi w taki sposób, który wydaje nam się być właśnie jakoś bardzo współczesny i taki... I bardziej zaupdate'owany. W stosunku do tego jakoś... początków tej teorii, nie? Tak, bo teraz jakoś ta wiedza o przywiązaniu więzi cały czas rośnie, cały czas się zmienia, cały czas dochodzą nowe perspektywy. Chcemy wam poopowiadać o tym, jak budować bezpieczną więź sami ze sobą. Możemy, tak. Jak widzieć w tej wiedzy o więzi nie taki sposób na to, żeby się diagnozować, tylko na to, żeby się jakoś rozwijać, korzystać. Widzieć w każdym ze stylów przywiązania również zasoby i będzie o tym, że nie ma, że to nie jest tak, że jest jakiś jeden styl przywiązania i mamy tylko jeden, tylko że wszystkie mamy do dyspozycji. Ja widzę tutaj pewną niedoskonałość, która nam wyszła. Zobacz, że tu jest to samo, co tutaj. A. Ale to się zmieni. To się zmieni. Coś... Opowiedzmy o kolejnych, bo też myślę sobie, że trochę nie ma takiej możliwości, żebyśmy tak długo opowiadały o wszystkich 12, wiesz? A chciałabym powiedzieć sami, o czym będą. Dobra. W marcu będziemy rozmawiać o tym, jak się z sobą komunikować na temat tego, o co nam chodzi i będziemy więcej o potrzebach i o tym, jak zaglądać pod powierzchnię i jak drążyć i szukać i odkrywać, co się u nas dzieje. W kwietniu będziemy rozmawiać o niepewności. Jak sobie, jak się i bać, i robić, i nie bać się bać. I robić wtedy, kiedy niekoniecznie jeszcze czujemy się gotowi i sobie z tym radzić. Będzie o kontroli. I o jej braku i o tym, jak ją oswajać. Potem w maju będzie jak odzyskać kontakt ze swoją przyjemnością, mieć więcej zabawy i dzikości. W czerwcu będzie jak się zaprzyjaźniać ze swoim dyskomfortem i korzystać z niego jako narzędzia do rozwoju. Dla mnie to bardzo się jakoś te dwa ja po prostu jestem już tak wkręcona, już tak z niecierpliwością czekam na te wszystkie. W lipcu porozmawiamy o tym, jak rozmawiać ze sobą i swoimi myślami. W ogóle o jakiejś takiej relacji z myślami, czym są te myśli, jakoś o takich... z jednej strony takim kawałku tych myśli automatycznych, ale też o takim kawałku takich myśli, które my sobie do tych, które się pojawiają, możemy dokładać i że, i że z jednej strony to nie możemy sprawić, żeby myśli się nam w głowie nie pojawiały, ale szereg rzeczy możemy zrobić, żeby one były bardziej wspierające, nie? Tak. W sierpniu będziemy gadać o tym, jak sobie nie dopierdalać i sobie nie utrudniać życia. Poprawić przedziałek, nie? I się lubić. I się lubić. We wrześniu pogadamy o wrażliwości i o tym, jak ta wrażliwość może być zasobem, jak się możemy nią opiekować. Będziemy zwłaszcza z troską rozmawiać o tym, jak się nią opiekować, kiedy jest jej dużo. Tej wrażliwości. Tej wrażliwości. I będzie o uwadze, czyli o tym, co już Aga mówiła, czego się dużo nauczyłyśmy od Kasi Urbaniak, jak w ogóle uwaga może być narzędziem dbania o siebie. I to świadomość, gdzie ta uwaga jest. Czy jest na mnie, czy na drugiej osobie. A jak jest na mnie, to... Co z tym można zrobić. Co z tym można zrobić, tak. Jak chcecie trochę posłuchać o uwadze, to trochę o uwadze jest w teraz pogadance, która jest o seksie i komunikacji. I właśnie wczoraj wjechała na Spotify i tak dalej. Na platformy. Też bardzo was zapraszamy. W listopadzie, taki listopadowy temat, będziemy rozmawiać o tym, jak sobie pozwalać na więcej. Ja też teraz przyszła mi do głowy taka myśl, że ponieważ jakoś jakoś widzę teraz ten czas w swoim życiu bardzo jako czas dużego rozwoju, to jak widzę te coraz dalsze tematy tych webinarów, to ja jestem mega ciekawa, z jakiego miejsca będziemy je robić i o jakich odkryciach będziemy opowiadać. Tak. My wymyśliłyśmy to, o czym tam chcemy, żeby było, ale to jest to my z dzisiaj i wczoraj. Tak, nie? I jakoś trochę chcemy wam zagwarantować, że za rok i za kilka miesięcy na pewno będziemy różne rzeczy wam opowiadać, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy. Nie wiemy nawet, że będziemy opowiadać, więc przygotujcie się razem z nami na niespodzianki. W grudniu porozmawiamy o sensie,
czymś większym, duchowości. I skąd go brać, jak go nie ma. Mm-hmm. I jak go jak go budować. I jak go szukać w sobie. I teraz mam taką myśl, że jeżeli jakoś są jakieś tematy, które was tutaj szczególnie zaciekawiły i zachęciły i jakoś zatrzymaliście się przy nich, to ja jestem bardzo ciekawa. Które to? I bardzo numerkami. Albo jakimś hasłem, bo tak, ja nie wiem, czy ktoś numerkiem będzie wiedział. Ja bym zatrzymała już ten ekran, nie? Tak. O, żeby być z wami. Zrobimy sobie tutaj czat, zobacz. No. Super. Marta pisze, że już się zapisała. O, cudownie. Więc ciekawe jesteśmy, czy jakiś temat jakoś wam przypadł do gustu i zwrócił waszą uwagę? Tak, grudniowy temat jako zwieńczenie. Ja jeszcze, ale jeszcze tego nie obgadywałam z Agą, bo też rozmawiałyśmy o tym, żeby jakoś popatrzeć na siebie po roku tej podróży, więc gdzie myślę będziemy? Sobie, że będzie no, my jako grupa, jako ludzie, którzy zdecydowali się wyruszyć wspólnie na tą podróż ku sobie i myślę sobie, że pewnie jeszcze jakieś takie będzie oprócz tych 12 tematów spotkanko może, żeby, ja już mam nawet pomysł na temat, jak ono... Tak jak teraz jest to spotkanko grudniowe, to że jeszcze jakieś ekstra że może być zrobiła. W styczniu, tak, i myślałam, żeby ono było takie, żeby sobie coś zrobić takiego, ja to pisałam w naszym dokumencie, ale wiem, że ty dzisiaj byłaś zarobiona i mogłaś tam nie spojrzeć. Żeby mogło być takie, wiecie, z jakimś rysowaniem, malowaniem, robieniem sobie kolażu, który gdzieś tam pomoże zawiesić oko, więc to jest to, co na teraz mamy, ale jeszcze jest trochę pomysłów na... Olga pisze, że teoria więzi ją ciekawi. Mhm. Style przywiązania, to jest moja wkrętka też teraz i... Nie? Tak, skąd brać, jak nie ma skąd? To myślę, że to jest dla mnie taki wątek, który się będzie pojawiał w wielu webinarach, bo trochę dla mnie ten kontakt ze sobą jest też sposobem na jakoś szukanie, gdzie to coś, co chcemy brać, gdzie ono może być ukryte i skąd je możemy znajdować. Ewa pisze, że konflikt wewnętrzny i niepewność. No, konflikt wewnętrzny. Kurczę, jakbym miała jakąś jedną rzecz, która mnie na maksa wspiera na co dzień w życiu, to obsługa wewnętrznego konfliktu i w ogóle zobaczenia, że tam jest, nie jestem monolitem, tylko że są różne części i że ja mogę wszystkie je zaprosić do wspólnego stołu. Ja to sobie tak wyobrażam, a każdy może inaczej, nie? Że możemy razem rozmawiać i że ja mogę z nimi życzliwie rozmawiać z każdym z moich kawałków. No. Tak, tutaj też Marta pisze, nie bać się bać, niepewność. Spotkanie na żywo cudownie by było. Może zrobimy kiedyś jakieś spotkanie na żywo. Może. Nie wiem, czy w grudniu, ale może tak będzie. To jest jakoś... Nie wiem, możliwe. No. No dobra, słuchajcie. To jakoś teraz mam taką myśl dla tych, co dotrwali do końca i są tu jeszcze z nami, że jeżeli jest cokolwiek, co na dzisiejszym webinarze jakoś was zainspirowało do tego, żeby zadać nam, mi i Sylwii, jakieś pytania, to ja sobie myślę, że nie, że to jest jakoś fajny dla mnie. Żeby pytania? Tak, że jak chcecie coś dopytać, pewnie. Nie, mamy te 9 minut, to jak chcecie coś powiedzieć, co sobie bierzecie, to też piszcie, ale jak ktoś ma ochotę nas o coś zapytać jeszcze, to ci, co wytrwali do końca, pewnie. To taka nagroda. Bernadette, to jest... Technikalia. Teren miny webinaru przewidywana długość. Półtorej godziny, ostatni piątek miesiąca. Ale podamy dokładne daty, to jest bardzo ważna informacja, że to jest... Ja już wpisałam dzisiaj pliku, a możliwe, że po prostu jeszcze Katka ich nie wrzuciła na stronę. Okay. To tutaj. Czyli, że ale jest, to do jutra się będzie. Pojawi. Natomiast tak jakbyście... Jak chcecie sprawdzić sobie w kalendarzu, to jest ostatni piątek miesiąca o godzinie 20 do 21.30. Pewnie przed gwiazdką będzie jakiś wyjąteczek.
Nawet nie, bo ja, no ale chyba, że po prostu bardzo stwierdziłam. Nie, nie, tylko tak znaczy... Że w tym roku zrobiłyśmy wcześniej. Bo w tym roku zrobiły jednak tu. Dobra. Bo tu, bo 29 grudnia za rok to będzie ostatni webinar, a u nas w tym roku 16 grudnia jest ostatni webinar, bo tak to by był też 29. Także nie wiem. O, tak. Czy jest jakiś limit osób? Nie ma limitu osób. Znaczy jest limit na żywo, który się nazywa, że na żywo będzie 100 osób, ale nie wiem. Na razie bym się chyba tym jakoś bardzo nie skupiała. Nie, na razie nie mamy takiej myśli, że robimy to nie dla 15 osób. Nie, raczej fajnie, jak jest duża grupa, jak jest wymiana, jak jest dużo perspektyw, więc limitu osób nie ma. Bardzo interesuje mnie webinar o częściach. Od 2 miesięcy jestem na terapii EFS, potem wrażliwość i ten grudniowy. Mm-hmm. Dzięki, Beata. No, a EFS też jest fajny i też jest fajny. Nie? Myślę, że ja tak. Też poznałam EFS od ludzi od NVC. Tak? Tak. Myślę, że na tym webinarze o styczniowym o EFS-ie parę słów się pojawi. Mm-hmm. Ale też chcemy opowiedzieć trochę o konflikcie wewnętrznym, trochę co my z nim robimy, nie? Mm-hmm. O takim procesie, jak w ogóle można go sobie opiekować. Opiekować, jak go sobie robić, nie? Taki. Jaką książkę rozwojową polecacie, aby lepiej o siebie zadbać? To a w jakim obszarze? Ja mam taki kłopot, że każda książka jest rozwojowa. Tu i jeszcze to jest w ogóle wycinek, nie? I pomaga o siebie zadbać, więc to ale jest trudne pytanie. Jakoś, nie? Daria trochę jak... Ja bym naprawdę polecała nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein. Dobra. I to ona jest to naprawdę... Łatwiej jest, jak inna osoba poleca. Więc... Ona jest naprawdę książką, która jest... jak ją przeczytałam, to w ogóle miałam najpierw taką myśl, że to w ogóle jest nowe wychowanie i to seksualne, tam jest dużo o seksualności, ale to nie jest książka tylko o seksualności i nie w taki sposób, jak nam się najczęściej seksualność bardzo wąsko kojarzy. Jest bardzo dużo o relacji ze sobą. Bardzo jest tam taki poruszający kawałek o takim, jak ty, pamiętam, o własnej wartości, o takim kontrakcie, na co ja się ze sobą umawiam. I jest tam twój też, jaki ty dla siebie stworzyłaś. Ja już jestem ciekawa, jak go przeczytałabym teraz, czy jakoś bym miała tak samo. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam tę książkę. Bardzo. Gdzie się spotkałam z człowieczeństwem bliskości? To ja wymyśliłam człowieczeństwo bliskości. Jakoś ja chcę powiedzieć, że ja mam takie przekonanie, że to dużo ludzi wymyśliło mniej więcej. Ale ja pamiętam, że ja. Ponieważ ja z takim tym, że rozmawiamy rodzicielstwo bliskości i ktoś mówi, że to właściwie to człowieczeństwo, to ja to zdanie słyszałam już wielokrotnie, więc myślę sobie, że trochę jak przychodzi taka energia, wiesz, we wszechświecie no, na tak. to, żeby jakoś doszło do jakiejś zmiany, to ta zmiana często jednak zaczyna kiełkować w wielu różnych miejscach. Więc ja też trudno mi jest powiedzieć, w której z konkretnych książek, bo tych książek w tej chwili jest bardzo dużo różnych, które jakoś w takiej perspektywie pokazują rzeczywistość. Mm-hmm. Nie ma jednej książki. Mm-hmm. Ale trochę wszystko razem do kupy, po kawałeczku zbieramy my i składamy, więc też trochę jest tak, że zresztą to jest część dla mnie tego człowieczeństwa bliskości, że jest różnorodność perspektyw i pewnie każdy człowiek, który o tym opowiada, no może być tak, że mówi troszeczkę inaczej, nie? Mm-hmm. Jakoś trochę na co innego kładzie nacisk. Trochę innym językiem. Trzeba napisać książkę, jak się traktować po ludzku. Fajny temat w ogóle. No. Jak zaspokajać swoje potrzeby cielesne, potrzeba dotyku, bliskiej relacji i jednocześnie szanować odmowę drugiej strony? Proszę o parę haseł, kierunków. Dobra. Mamy dwie ręce. To tak. Mi przychodzi do głowy najpierw. Mamy dwie ręce, ale ja też bym powiedziała, że czym innym jest potrzeba dotyku, a czym innym potrzeba dotyku w bliskiej relacji. Mm-hmm. I jak myślę sobie o potrzebie dotyku, to na przykład myślę sobie, ja też chodzę na masaż. Tak. Mam też różne inne relacje.
Mm-hmm. Nie jest tak, że jakoś polegam na tym, że całą moją potrzebę dotyku zaspokoi tylko jedna, jedyna osoba. Myślę też sobie o takiej sytuacji, w której druga osoba odmawia i o tym, jak możemy w bliskiej relacji używać rozmowy i komunikacji do tego, żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi i na przykład do tego, żeby znaleźć taki rodzaj dotyku i bliskości fizycznej, który jest jakoś do... Przyjemny dla obu stron. Przyjemny, satysfakcjonujący sytuacji. Dla obu stron. Albo który druga osoba jest gotowa nam dać. Bo tak. Czasami jest tak, że coś dla kogoś może samo w sobie nie byłoby super przyjemne, ale przyjemne jest opiekowanie się kimś. To też w tym ostatnim podcaście naszym tam o tym mówimy. Ja też bardzo, Beata, cię zapraszam na webinar teraz grudniowy, który będzie o seksie i seksualności, bo myślę, że no, nie będziemy tam gadać tylko o dotyku i potrzebie dotyku, ale jakoś myślę sobie, że to blisko jakoś. Mm-hmm. We mnie jeszcze jest taki kawałek o więzi z przyrodą i to też wiąże mi się z człowieczeństwem bliskości na ten moment. Mm-hmm. Tak. Mi też. Jak ja wczytywałam się w permakulturę, to bardzo. Miałam takie, wow, to jest w ogóle o człowieczeństwie, o NVC, o człowieczeństwie bliskości, o jakimś takim design thinkingu, o takim nastawieniu na rozwój bardziej niż na cel i wynik. Mm-hmm. I no właśnie bliskość jako potrzeba człowieka. Tak. Ciekawa jesteś, z czym kończycie? Co u was na koniec? Jak się macie? Z jaką, jakbyście mieli, nie wiem, jedno słowo albo jedno zdanie. O, jedno słowo mi się podoba. Jedno słowo, z czym kończycie? Super, będę czytać te słowa. Jedno słowo, z czym kończycie? Współpraca. Excited. Radość. Rezonans, refleksje, wdzięczność. Nadzieja. Cieszę się, że byłam. Dobre postanowienie na nowy rok, być w człowieczeństwie bliskości. Ciekawość. Ciepło. Synchron. Co jeszcze? Ostatnia szansa powiedzieć, co jeszcze napisać, z czym kończycie. Bogactwo, życzliwość, zanęta. Z czym ty kończysz? Ja kończę z tak wspólnotą. Ja z jakąś błogością. No. Świeżość. Z jakąś radochą taką też wielką. I trochę już ze zmęczeniem też. To z tą radością, błogością i ciekawością, świeżością. Zmęczeniem. Zapraszamy was, dołączcie do nas za tydzień i będziemy o relacji ze sobą i budowaniu relacji ze sobą rozmawiać. Tak, i dołączcie do nas też na cały rok i dla umilenia czekania 20 ponad webinarów, które już wcześniej nagrałyśmy. Tak. Jeśli dołączycie, to będziecie, łącznie z webinarem teraz, którego jeszcze nie było, który... Tak, też wymyśliłem, że jak się ktoś zapisze teraz, to od razu powiemy, na grudniowy jeszcze z tego roku, a co? Także... Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Dzięki za dzisiaj. Dobra, to ja tutaj...